Zbliża się ten sezon wiosenny, wiele nowych projektów, między innymi Taniec z Gwiazdami. Ty jako pierwszy uczestnik zostałeś ujawniony przez telewizję Polsat. Powiedz mi, długo się zastanawiałeś nad przyjęciem tej propozycji? Nie, ja chciałem spróbować swoich sił na parkiecie i przyznam się, że jak dostałem telefon, pojechałem na rozmowy, no i długo się nie zastanawiałem, więc to była szybka decyzja, stwierdziłem, że nie ma co czekać. Raz kozie śmierć, próbuję kolejny cel, kolejna, wiesz, tam jakaś cel, do którego będę dążył i zgodziłem się i mówię, lecimy z tematem. Powiedz mi, czy wiedziałeś od początku, z jaką tancerką chcesz zatańczyć, czy jednak to jest z góry gdzieś tam nakreślane i ty nie masz na to totalnie wpływu? Nie wiedziałem i ja nie mam na to wpływu, to produkcja dobiera według tego. Tak naprawdę w ciemno troszeczkę podpisujesz kontrakt. No tak, nie wiesz z kim zatańczysz, więc no, ale to jest też fajne, bo to jest taka adrenalina, pod koniec miesiąca dowiem się. Poznamy się, no i jestem strasznie ciekawy, kto to będzie. Zobaczymy. A powiedz mi, czy wcześniej już chodziłeś na jakieś kursy tańca, albo na przykład teraz przed programem, bo jakby wiemy już o tym, że będziesz od jakiegoś mniej więcej miesiąca. Czy wcześniej może już uczęszczałeś na taniec towarzyski? Wiesz co, ja kiedyś ćwiczyłem, jak jeszcze startowałem w Misterze rok temu, w zeszłej edycji, trochę walca wiedeńskiego. No i ostatnio miałem oczywiście styczność, jak brałem udział w Misterze Supra National. Tam Tomek Barański nas przyciągnął dosyć mocno, ale fajnie, bo poczułem ten dryk, poczułem, że mam biodra, że mogę nimi ruszać i na tyle, ale na jakichś teraz jakichś specjalnych kursach nie byłem. Zbieram siły na luty. Czyli jednak jesteś tutaj fanem tańców standardowych, nie latino? Oczywiście, trzymanie ramy zdecydowanie lepiej. Będzie perfekcyjna. Będzie perfekcyjna, a boję się tych latinoamerykańskich, no ale słuchaj, no dla odważnych świat należy, postaram się.